W dzisiejszym 9. już MTB Race Maroko Nowiny zgłosiło się nam 150 zawodników, komplet. Wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli rekord frekwencji. Jesteśmy na terenach leśnych, w zasadzie niedaleko centrum. To sprzyja komunikacji w bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o dojazd tutaj samochodowy. I te tereny leśne nieopodal największego osiedla naszego miejskiego Nowiny świetnie się tutaj wpisują i kapitalnie zdają swoje zadanie. Trasa to są generalnie 4 km tym terenem, takim parkowo-leśnym. No i w zależności od grup wiekowych, zawodnicy mają do pokonania od jednej do kilku pętli. Generalnie powtarzamy co roku naszą trasę. Tutaj nie ma specjalnie dużych zmian. Mamy 11 kategorii wiekowych i każdy coś znajdzie na pewno dla siebie, jeśli chodzi o umiejętności związane z wiekiem. No i generalnie z dobrą zabawą, bo to jest najważniejsze dla nas, żeby się dobrze tutaj bawić, ponieważ startują i zawodnicy zrzeszeni w związku, a również amatorzy i to jest najfajniejsze. Bardzo się cieszymy, że przyjęliście nasze zaproszenie i że możemy się wspólnie tutaj na sportowo bawić. Mam nadzieję, że te zawody dzisiejsze będą Wam dawały możliwość rekordów życiowych i że wrócicie z kapitalnymi wspomnieniami do domu. Co było najtrudniejsze w tym wyścigu? No chyba komary, które były na drodze. No praktycznie w sumie nic łatwo. Ten ostatni, ten finisz to przy ulicy, to krawo. Cienkie trasy były i lekko pod górę to mnie wykończało najmocniej. Trasa była trudna, ale ja się zagubiłam. Ciężkie zakręty, korzenie, błoto. Naprawdę cieszę się, że tutaj jestem. Trasa była mega, była fajnie przygotowana. Mnie się podoba taką trasę. Tak jest trochę szybszą i idzie tak poskokać.